10 moich ulubionych filmów dostępnych na Netflixie. Innych od tych, które już wymieniłam w poprzednich odcinkach, bo mówiliśmy o najważniejszych klasykach z Netflixa i o filmach gangsterskich na Netflixie. Co jeszcze, według mnie, warto obejrzeć na tej platformie? Kolejność chronologiczna. Zaczynamy! Jeden z najsłynniejszych thrillerów. Morgan Freeman i Brad Pitt jako policyjni partnerzy na tropie seryjnego mordercy. 7 grzechów głównych. 7 dni, 7 ofiar, 7 sposobów na morderstwo. W 1870 roku weteran wojny secesyjnej przybywa do Japonii, gdzie uczy się zupełnie nowego podejścia do walki. Honor to słowo klucz dla samuraja. To film niemalże tak pompatyczny i ckliwy, jak Braveheart Waleczne Serce czy Ostatni Mohikanin. Cała komiksowa trylogia Nolana z Christianem Bale'em, Michaelem Caine'em, Morganem Freemanem czy Garym Oldmanem jest dostępna na Netflixie. Batman Początek, Mroczny Rycerz i Mroczny Rycerz Powstaje. Nie żałuj sobie oscarowego maratonu z superbohaterem. Detektyw Sherlock Holmes i dr John Watson na tropie. W nowej, odświeżonej odsłonie. Z porządną dawką humoru i z dobrą obsadą aktorską. Bo Christopher Nolan to gwarancja jakości. Surrealistyczny thriller nie tylko zaspokaja u widza pragnienie pościgów i niespodziewanych zwrotów akcji, ale też prowokuje do refleksji. 4 Oscary, muzyka Hansa Zimmera, w obsadzie aktorskiej same mocne nazwiska. Jeden z moich ulubionych filmów w historii. 4 Oscary przy 8 nominacjach to dobra rekomendacja. Thriller opowiada o prawdziwych wydarzeniach mających miejsce w Teheranie w 1979 roku, kiedy to przeprowadzono tajną operację ratowania porwanych Amerykanów. Polityka, ogień, emocje. Zakochałam się w książce Fitzgeralda. Uwielbiłam sobie narrację, której namiastkę znalazłam w ekranizacji z Leonardo DiCaprio. Nie spodziewałam się, że adaptacja filmowa może stanąć na wysokości zadania, a jednak film ma ten klimat. Znowu Leonardo DiCaprio. Tym razem wciela się w rzeczywistą postać brokera Jordana Belforta, któremu swego czasu do kieszeni zajrzało FBI. Kolorowa i głośna biografia, pełna dragów, seksu i utalentowanych aktorów. Cooper ma znaleźć nowe miejsce dla ludzkości, której czas na Ziemi jest policzony ze względu na zmiany klimatyczne. Gdzie prowadzi odkryty przez naukowców tunel czasoprzestrzenny? Jeśli miałabym ten film opisać jednym równoważnikiem zdania, brzmiałby on absurd opakowany w niesamowite emocje. Nie obchodzi mnie, ile luk logicznych znajdziecie w scenariuszu. To była przepyszna audiowizualna uczta, która doprowadziła mnie do pięknego wzruszenia. Film obnaża przyczyny wielkiego kryzysu ekonomicznego, który rzeczywiście uderzył w cały świat w 2007 roku, kiedy to pękła tak zwana bańka kredytowa. Nawet jeżeli nie masz pojęcia, czym są swapy kredytowe, MBS czy ABS, będziesz zachwycony. Przejrzystość jest gwarantowana przez mocny scenariusz, a rozrywkę zapewniają Christian Bale, Steve Carell, Brad Pitt czy Ryan Gosling. Tutaj mamy tylko szczęśliwą dziesiątkę, ale sporządziłam też ranking 50 najlepszych filmów na Netflixie, który możecie przeczytać na www.movieway.pl.